Przed godziną 18 służby ratunkowe dostały informację o wybuchu gazu w bloku przy ulicy Żeromskiego 3. Natychmiast pojawiły się zarówno zastępy Straży Pożarnej, pogotowia oraz policji. Ewakuowano 18 osób. No i wywaliła buta. Huknęło i... Duży był huk? Nie wiem, bo ja się kąpałem w tym czasie, w łazience byłem. No ale tutaj co bliżej, no to sąsiedzi to słyszeli. Łomotnęło to co, to te szybki, to pach i wywaliło. Bo ja tylko usłyszałem huk i powinno być jakieś krzyki. Żeśmy wyszli, to już się działo, no. Duży ten huk był? Przestraszył się pan? Nie duży. Po drugiej stronie mieszkam, także to nieduży. Myślałem, że może ktoś tu sypie gruz do tego pojemnika. Ja myślałam, że tutaj się uderzyło, że ktoś tutaj przyniósł coś, wrzucał do tego pojemnika. My nic więcej nie wiemy. Dostaliśmy informację, że doszło do wybuchu gazu w bloku przy ulicy Żeromskiego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy tą informację. Przystąpiliśmy w tym samym czasie do ewakuacji w asyście policji wszystkich mieszkańców. Została jedna osoba poszkodowana, ewakuowana. Jest to kobieta w wieku 85 lat. Doznała oparzeń drugiego stopnia górnych kończyn. Została przejęta przez zastęp ratowników medycznych. W tym samym czasie prowadziliśmy akcję gaśniczą, także czekamy w tej chwili na nadzór budowlany w celu podjęcia decyzji, co dalej z budynkiem. Zostało poinformowane zarządzanie kryzysowe, które ma podstawić autobus, w którym mają się schronić osoby mieszkające w danej klatce. Dostęp do bloku w tej chwili jest odgrodzony, nie ma możliwości przedostania się osób z zewnątrz. Prawdopodobną przyczyną pożaru i wybuchu tego gazu było rozszczelnienie instalacji na odcinku butla, kuchenka, bądź w samej kuchence. Doszło do zapłonu, stąd też wybuch.